Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypsor i nagrywam od razu odcinek po wczorajszym odcinku. Po poprzednim odcinku, który widzieliście. Ponieważ dzisiaj, jak wiecie, znowu jesteśmy na tej wersji Minecraft 1.17, na którą wysłał nas portalem Pennywise. I o co tutaj chodzi, tak naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, czego tak naprawdę Pennywise od nas chce. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku czegoś więcej się dowiemy. A jak nie, no to po prostu poswiedzamy dalej świat i może znajdziemy coś nowego. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, a nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Dobra, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, troszkę się tutaj osiedliłem. W sensie to było tak bardzo na szybko zrobione teraz po prostu, ponieważ nagrałem ten odcinek od razu po tym poprzednim odcinku. Z tego powodu, że jak wiecie, wyjeżdżam sobie na wakacje. Jak oglądacie ten odcinek, no to już w sumie jestem na tych wakacjach, więc w sumie jeżeli chcecie sobie, że tak ujmę, popatrzeć, jak spędzamy wakacje, to koniecznie zapraszam na Instagrama, ponieważ tam na pewno będą się pojawiać relacje i będzie spytać się, dlaczego to rozwaliłem. Dlatego, że idziemy w podróż. Nie ma sensu, żebym to tutaj trzymał, żeby to tutaj zostawało, skoro ja sam się wynoszę, więc wiecie, o co chodzi. Po prostu zabierzemy to ze sobą. O nie, akurat jest noc, to może jednak nie, to może jednak się prześpimy. Może jednak się prześpimy, bo jednak nie idąc spać, może być ciężko w nocy podróżować, więc po prostu zróbmy tutaj szybkie kimono i lecimy dalej. Lecimy w takim razie w podróż. Okej. Przygotuj się. Najlepiej jak potrafisz. Okej, czy... W sensie, to na pewno są tabliczki od Pennywise'a. Z tego powodu, że to właśnie on takie tabliczki używa i właśnie też na czerwono pisze. Dobra. Nie wiem, ja tego nie... O nie. No i przede wszystkim to nie mogłem ja postawić, bo ja nie mam netherowych tych rzeczy. Kurczę, zostaw mnie. Zostaw mnie, dobra, super. Nie mam netherowych ten, a on ciągle się posługuje tymi netherowymi właśnie. Więc to jest naprawdę mega podejrzane. Jakby... zabiorę te tabliczki w sumie, zabiorę te tabliczki ze sobą. Mogą mi się przydać, jak będę chciał zostawić jakąś informację Pennywise'owi. Więc po prostu może tak zróbmy, że zostawimy to. Właśnie damy to Penny... o nie, tu jest Creeper. A weź se wybuchnij. O nie. Dobra, świetnie, mamy jakieś bloczki przynajmniej. Dobra, i słuchajcie, ja mam plan na dzisiaj taki, żeby po prostu pójść w jakąś podróż po prostu i znaleźć tak naprawdę cokolwiek chciałbym znaleźć. Z tego powodu, że nie znajdując jakby nic, no to jest trochę mocna lipa, wiecie, o co chodzi. Więc jednak przydałoby się cokolwiek znaleźć, cokolwiek, co pomoże nam, no, że tak to ujmę, w przetrwaniu tutaj. No bo, kurczę, no, nie mamy nic, znaleźliśmy tylko jedną taką wioskę zwykłą, w której się zresztą pojawiliśmy. A jestem pewien, że tutaj Pennywise coś przygotował dla nas, czego nam jeszcze nie pokazał, a całkiem możliwe, że nie wiem, może dzisiaj pokaże, czy może pokaże kiedy indziej, ale mam nadzieję, że w ogóle pokaże. Jak napisał, mam się przygotować, więc prawdopodobnie on coś planuje. Pytanie, co? Póki co jestem spokojny, no bo jakby nic mi nie grozi, nie groził mi on przede wszystkim żadnym niczym, więc jakby fajnie, miło z jego strony, ale... Jednak fajnie by było wiedzieć, na czym stoimy, wiecie, o co chodzi, bo nie jest kolorowo. No też dzisiaj będziemy musieli napisać, co się działo drugiego dnia, więc po prostu rozegrajmy ten drugi dzień jak najlepiej się da. No i przygotujmy się na po prostu tak naprawdę na cokolwiek tak naprawdę, więc po prostu lećmy w podróż. Wejdźmy może na pustynię, może tu coś będzie, może jakąś piramidę czy coś znajdziemy. Nie wiem, byłoby miło w sumie, tak mi się wydaje. Kurczę, widzowie, biegnę ciągle przez tą pustynię i szukam jakichś tutaj rzeczy, ale... O kurczę, co tam jest? Ej, tam jest jakiś budynek na górze. Ej, dobra, czekajcie. Okazuje się, że jednak da się tutaj coś znaleźć. Ej, czy to jest... Kurczę, tam coś jest na górze, się świeci. Musimy tam koniecznie pójść zobaczyć, o co chodzi. Z tym, że ja już tyle biegnę przez tą pustynię, że aż się noc tutaj zrobiła mi normalnie. No i nie jest kolorowo, ale dobra, przejdźmy tutaj tędy, weźmy tam na górę i po prostu zobaczmy, co tutaj tak naprawdę się kryje. Ej, jest jakiś budynek, widzowie. Teraz pytanie, co to jest? Czy to jest dom Pennywise'a właśnie tutaj? Czy to jest dom Pennywise'a, który on sobie postawił jakby na górze, czy coś tego typu? Tam są jakieś flagi. O kurde, czy to jest jakiś klan? Czy to jest jakiś klan Pennywise'a, czy coś tego typu? Ej, dobra, to jest podejrzane, co tu się dzieje. Jest jakiś dom ewidentnie. Pytanie czyj to jest dom? Tu są znowu te flagi i te... Ej, tu jest więcej tych domów. Ej, czy to jest wioska? Ej, co jest? Jak dobrze rozwinięta wioska to jest? Widzicie to? Widzieliście kiedyś taką wioskę rozwiniętą? Jakie to jest super miejsce, co jest grane? Jaką my znaleźliśmy... Totalnie epickie miejsce, mamy... Bierzemy to, oczywiście, że bierzemy. My tu okradamy tą wioskę, dlaczego by nie? Dlaczego miałbym im tutaj cokolwiek zostawić? Przepraszam bardzo. Bierzemy to oczywiście, zjemy sobie ten chleb i tu jeszcze ograbimy. O, super, super, bardzo fajnie, dziękuję.
Mamy to, dobra. Czekajcie, ja sobie zrobię jeszcze z tego chleb, bo tu widzę, że tego całkiem sporo mam. Dobra, no jesteśmy mega dobrze ustawieni. A, to jest jakieś miejsce jakiegoś chłopa, który ma jakby, wiecie, tutaj ten. Ale kto tu mieszka? Czy tutaj są jacyś mieszkańcy, czy to jest... Czy... O, nie, szkielecik. Ała! Chodź tu. Ła, no dlaczego? Dobra, pokonany. Chciałbym ogarnąć, o co chodzi z tą wioską, ponieważ ona jest naprawdę dobrze rozwinięta. To nie może być normalna wioska villagerów. Tutaj to jest coś podejrzanego. Tutaj łóżko piętrowe mają nawet. No to się nie dzieje naprawdę. Jest jakaś książka. Pytanie, czy w tej książce będzie coś zapisane. Czy to jest jakaś informacja od Pennywise, czy to jest po prostu książka, jakaś taka po prostu książka. Nie wiem, bo tu znowu tu śpią. To jest grane. Dobra, czy... Aha, to są książki takie... Aha, to żadna książka, nie da się jej przeczytać. Okej, rozumiem, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, zwiedźmy tutaj to miejsce, o co tutaj chodzi. To jest jakiś ewidentnie klan tutaj tych, że tak powiem, villagerów. No oni mnie nie atakują, ale... Czy to są klatki? Czy oni naprawdę... Co? Oni mają nawet swoje więzienie. Co jest grane? Co to jest za miejsce dziwne? Ja pierdzielę. Z jakiego my miejsca trafiliśmy, jaka to jest dobrze rozwinięta wioska? Czy naprawdę na wersji 1.17 już widać, że są tak inteligentni, że tworzą takie wioski? Tu jest jakieś takie zamurowane, może tu nie powinniśmy wchodzić, ale nie, moja ciekawość jest ważniejsza. Ej, tu jest ktoś, ma że tak ujmę, zamurowaną hawirę totalnie całą. O, tu kurczę, chciałby wyjść nawet do góry chłop, tylko nie może, bo go tutaj coś blokuje chyba. Dobra, patrz, to, czy ja w tym momencie zostałem bohaterem wioski? Proszę, okażcie szacunek, powiedzcie, że jestem waszym bohaterem, błagam. Dobra, bierzemy chleb, bo ja... Biorę, oczywiście, że biorę, no... Co? To ale my jesteśmy w tym momencie bogaci. Widzowie! To jest to. W tym momencie dostaliśmy wszystko tak naprawdę, co nam trzeba. 3 diamenty mamy, co jest grane? Jesteśmy już, czy to już jest bogactwo? Chyba ta, nie wybuchaj proszę, no nie niszcz im tej wioski. No jest ładnie zrobiona. Ja nie mogę, ile my tu możemy rzeczy znaleźć? Przecież to jest nienormalne. Naprawdę, przysięgam, zwiedzamy to wszystko. Ja nie wiem, czy ja powinienem tak okradać, może mnie za to spotka kara. Ile oni mają skrzynek? W każdych coś jest, w każdych jest żarcie. Bierzemy wszystko. To jest moja szansa tutaj na ocalenie, że tak to ujmę. Bierzemy wszystko, co tutaj jest. Bierz tutaj ten chleb. Wy sobie dacie radę. Ja może tą wioskę przejmę, może zostanę jej królem. Co wy na to? Może chcecie jakiegoś tutaj, że tak ujmę, króla. Może Pennywise was nie traktuje dobrze. Ja ich wyzwolę, widzowie. Będę ich panem i im pomogę. Co wy na to? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, ale ja tu się chyba osiedlam, bo to jest, kurczę, super miejsce. Dobra, odłóżmy coś, co nam jest niepotrzebne. Może nam jest niepotrzebne jedno siodło, no bo na co nam dwa siodła. Więc widzicie, ja nie zabrałem wszystkiego, oddałem trochę, dałem od siebie. Dobra, bierzemy te emeraldy. Tam są jeszcze skrzynki na górze. Widzowie, tu w każdej skrzynce jest jakaś cenna rzecz. Tu jest jeszcze wyjście do góry, ale tu już nic nie ma. Dobra, ale tam widzimy jeszcze zejście do piwnicy. Co to ma być? Tu jest... Ja pierdziele, co to jest? Jak dobrze rozwinięta wioska w Minecraft. No to się nie dzieje naprawdę. I tutaj se kapie lawa. Nie wiem, o co chodzi totalnie tutaj w tym temacie, ale czy to jakoś działa typu, że ja to wykopię i tu się pojawi coś nowego? Chyba nie do końca. Jeszcze posegregowane to ma. Nie. Ale terakot nie będę im brał. Mają pięknie posegregowane, nie będę im tego brał. Nie ma po co. Tu sobie troszkę przytulę. Troszkę węgla by mi się przydało, nie będę ukrywał. Węgla nigdy za dużo, jak to tak już powiedziałem, od przybytku głowa no zdecydowanie nie boli. Więc po prostu ogarnijmy tutaj jak najwięcej, przejdźmy po tej wiosce. Ci villagerzy są jakby dalej okej, nie atakują mnie za to, że ich podkradam. Może jeszcze tego nie zauważyli, albo są bardzo gościnni. Tu nic nie ma, tu nie przejmuj się, stary, naprawdę nie ma co się przejmować. Przysięgam, ja jestem pokojowo nastawiony. Nie potrzebujecie naprawdę tutaj bać się czegokolwiek. Naprawdę, ja sobie tylko wezmę, zabiorę co mi się nie należy i po prostu lecimy z koksem. Może Pennywise też specjalnie tą wioskę taką stworzył na mojej drodze, żebym po prostu, wiecie, jakieś dobre itemy na start dostał, ale to jest ciekawe, że tu są tak dobrze rozwinięci villagerzy. To jest niepokojące wręcz bym nawet powiedział. Może być tak, że kiedyś dostanie taki moment, w którym villagerzy będą lepsi od nas, że wioski będą już tak rozwinięte, że nie będziemy mieli... Nie widzieliście tego, widzowie, nie widzieliście tego. Nie!
Nie, zostaw mnie, dobra. Tu są kolejne jakieś rzeczy, ale ja chcę zobaczyć całą tą wioskę, jakby już nie chcę ich tak okradać, już za bardzo ich okradę. Wyjdźmy tutaj na górę, zobaczmy co z góry nas tutaj czeka. Tu jest jakiś villager też sobie jakiś, to jest jakiś myśliciel. Może on wyszedł na górę, może to jest Mojżesz, może właśnie przykazania dostajesz, co? Tam jest piramida, lecimy do piramidy, bo to nam daje duże możliwości. Co ty mi robisz, wariacie? Królu złoty, dobra, proszę mnie nie dotykać. Ja chcę dostać coś z tej piramidy. Mam nadzieję, że tam będzie jakiś fajny ludzi, który nam pomoże naprawdę się fajnie rozwinąć. Pytanie, o co chodzi z tą piramidą i co tutaj możemy w niej znaleźć? Nie wiem, może Pennywise tam coś będzie chciał za jakiś czas powiedzieć. W każdym razie, póki co, siedzi cicho i niech se siedzi, mi się tu dobrze żyje. Lecimy tutaj na dół, uwaga, okej. Rozwalmy to, żeby tutaj się to nigdzie nie wysadziło. Znowu mamy diamenty, widzowie, ja nie chcę nic mówić, ale ja nigdy tak bogaty nie byłem w tak krótkim czasie, naprawdę, przysięgam. To jest, o, kolejny diament, kolejne siodło, ale tyle nie potrzebuję, kolejny diament. No wiecie, widzowie, wiecie o co chodzi, ja jestem już ustawiony, że tak to ujmę tutaj na tym serwerze, już mi Pennywise nie jest straszny. Ej, dobra, mamy takie itemy, że przecież ja mogę w tym momencie sobie zrobić jakieś diamentowe narzędzia i ja to chyba robię w tym momencie. Bo przecież mamy 8 diamentów, to jest mega dużo, to możemy co z tego zrobić? Możemy zrobić kill off, możemy zrobić miecz i możemy zrobić siekierę. Czy potrzebujemy aż tyle rzeczy diamentowych? Siekiera jest chyba najmniej potrzebna. Siekierę bym sobie mógł zrobić żelazną. Chociaż diamentowe rzeczy też by było w sumie fajnie mieć wszystkie, nie? W sumie zróbmy sobie też diamentową siekierę, dobra. Czyli mamy idealnie, żeby nam starczyło na to wszystko, więc w sumie robimy, widzowie. A co tam? Puszczają mi hamulce w tym momencie, nie? Robimy tak. I robimy kill off, robimy siekierę i robimy miecz. No i to jest to, co nam trzeba było. W tym momencie możemy sobie wyrzucić to, możemy to wyrzucić, możemy zrobić teraz tak. I to możemy sobie zostawić, tylko właśnie ja mam tak mało tutaj miejsca w tym ekwipunku, musimy wyrzucić jakieś niepotrzebne rzeczy, więc po prostu pozbądźmy się tego. Może zróbmy tak, żebyśmy się tego pozbyli no na zawsze, więc zróbmy tak. I wyrzucajmy teraz te rzeczy. Dobra, wyrzucam te tabliczki, bo tabliczki nie są ważne. To wyrzućmy. Wyrzućmy... wiecie co, to zamienię sobie na patyki po prostu, więc patyków niekoniecznie musimy wyrzucać. To wyrzućmy, to jest nam niepotrzebne, te narzędzie. O nie, wyrzuciłem sobie motykę. Dobra, trudno, zrobimy. To możemy wyrzucić. Tu zostawmy to żarcie. Żarcie nie wolno wyrzucać. Książka, czy jest nam potrzebna książka? Może zostawmy, może nam się przydać. Złoto sobie zostawmy. Tu mamy żarcie. Zróbmy tak, zamieńmy to wszystko. I to możemy wyrzucić w takim razie. I teraz tak, żarcie też tu mamy jeszcze. Ja bym chciał posegregować sobie to, żeby miał jakby żarcie w jednym miejscu. Bo to będzie bardziej wtedy przejrzyście, tak będziemy widzieć, co tak naprawdę mamy. Więc surowce dajmy na środek. Tutaj dajmy sobie tak. Dajmy to, dajmy też tutaj. Tu mamy jakieś surowce, tu mamy tak. Okej, wiadro możemy dać tutaj. Pochodnie zostawmy, weźmy tą lawę. No i super, jesteśmy ustawieni w tym momencie. Mamy wszystko, co nam trzeba, pięknie posegregowany ekwipunek. Wszystko, co jest nam potrzebne, jest już w zasięgu naszej ręki. No i przede wszystkim znaleźliśmy bardzo fajną wioskę, która jest mega dobrze rozwinięta, ale dalej mnie zastanawia jej fenomen, ponieważ normalnie takich wiosek nie ma, okej, widzowie, to ustalmy sobie jasno, powiedzmy sobie szczerze, nie ma takich wiosek, nie ma po prostu. Więc to jest mega podejrzane, że ta wioska wygląda tak jak wygląda i jest tak dobrze rozwinięta, ma nawet swoje sztandary, to wszystko oznacza, że albo za tym stoi Pennywise, albo jesteśmy przeniesieni do jakiegoś czasu, w którym wioski są mega dobrze rozwinięte. Może to jest tylko coś takiego, że jesteśmy na tej wersji 1.17, ale tak naprawdę jesteśmy kilkanaście lat do przodu na przykład i teraz tak naprawdę widzimy, jak tak naprawdę w jakim tempie są w stanie się rozwijać villagerzy w Minecraft za jakiś czas. Jest to trochę przerażające, z drugiej strony też mega spoko, że villagerzy są w stanie się tak sami, że tak powiem, patrzcie, oni sobie nawet zrobili stelaż tutaj, żeby budować. Oni są w trakcie budowy i oni to budują i nawet są tu ci budowlańcy. To się nie dzieje naprawdę, oni budują tu budynek w tym momencie. Dobra, to widzowie, to jest za dobrze rozwinięta wioska. Tutaj coś jest nie tak. Mają nawet tutaj golemy swoje, no ale to jest normalne w wioskach. Mamy kolejną książkę, weźmy ją w sumie. Weźmy to, albo zostawmy to im tutaj, już nie będę ich aż tak okradać. Ale tu jest jakiś targ, co na targu dostaniemy? Siano,
Mamy książkę znowu, weźmy tą książkę, weźmy sobie też te chleby. Czemu byśmy mieli ich nie wziąć? Fajnie w sumie, żeby mieć coś więcej. Tu znowu siano, siano już nie będę brał, ale chleby sobie wezmę. Mamy ich sporo, co prawda, ale wiecie, żarcie nigdy nie wiadomo, kiedy się skończy, a jednak być dobrze jest być przygotowanym na nawet najgorsze. Aczkolwiek słaby strasznie ten targ, strasznie słaby. No ale za to mają inne rzeczy dobrze rozwinięte. Może targ nie najlepiej, ale za to cała wioska jako wioska wygląda potężnie, potężnie, naprawdę, widzowie. No ale co, ja tu będę musiał się gdzieś osiąść, że tak ujmę, w okolicy, żeby mieć tą wioskę pod okiem, no bo w sumie to jest mega dobre miejsce, które nam się trafiło, więc w sumie dzięki Pennywise, że nam to pokazałeś. Mamy naprawdę teraz spoko miejsce do osiedlenia się, no i możemy tutaj coś pokminić, więc na pewno pokminimy w następnym odcinku, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19.19, kurczę, przepraszam, możliwe, że o 19.15, bo jeszcze od jakiegoś czasu publikuję odcinki o 19.15, przepraszam, ja czasami mogę mówić, że 19.19, ale będą się pojawiać 19.15, bo wtedy jestem w stanie na tą godzinę je zaplanować, a mnie nie będzie teraz w domu, więc one same będą się publikować. Nieważne. Widzimy się po prostu w następnym odcinku jutro o godzinie 19.15. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.